Nie milkną echa zatrzymania aktywisty LGBT Michała Esz, pseudonim Margot, który trafił do aresztu w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. ataku na pracownika Fundacji Pro-Life, Pro Prawo do Życia. Aktywisty broni część polityków opozycji, a także komisarz Rady Europy. Z kolei Policja Polska publikuje własne filmy, na których widać agresję i prowokacje ze strony środowisk LGBT protestujących w weekend na krakowskim przedmieściu. Koniec czerwca. Ulicą Wilczą w Warszawie przejeżdża furgonetka kampanii Stop Pedofilii Fundacji Pro Prawo do Życia. Furgonetka minęła nielegalny skład, gdzie mieszkają bojówkarze Antify i aktywiści LGBT. Michał Esz, uznający siebie za Margo, blokuje przejazd w furgonetce. W tym momencie ze składu wybiegli zamaskowani napastnicy. Zaczęli demolować auto, a kierowcę brutalnie pobili. W efekcie sprawa pobicia i dewastacji furgonetki trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który między innymi wobec Michała Esz zastosował dozór policyjny i poręczenie w kwocie 7 000 zł. To pokazuje, że nad środowiskami LGBT jest jakiś parasol ochronny, zaznacza działacz pro-life Piotr Mazur. Środowiska LGBT myślały, że mają tak zwany tęczowy immunitet, czyli niezależnie jakich naruszeń prawa się nie dopuszczą, jakich zachowań, to aparat sądowy nic im nie zrobi. Dlatego też prokuratura skierowała zażalenie na decyzję sądu do drugiej instancji. Sąd okręgowy w Warszawie zastosował wobec aktywisty 2-miesięczny areszt tymczasowy. Tym razem sprawcy nożem posłużyli się do niszczenia samochodu i przebijania opon, ale następnym razem, jeśli państwo nie będzie działać, to oni nożem potną człowieka. I my nie możemy się z tym zgodzić, by traktować takie zachowanie jako debatę, tak jak chcą to środowisko lewackie, tak jak to chcą w ogóle przedstawiciele polskiej opozycji z Platformą i Lewicą na czele. Dlatego zdecydowane działanie organów ścigania i prokuratury. Podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W piątek Michał Esz został doprowadzony do aresztu śledczego. Wykonanie decyzji sądu utrudniali aktywiści LGBT. Rozwścieczony tłum atakował policjantów. Próbowano zatrzymać auto, w którym przewożono podejrzanego o napaść Michała Esz. Na krakowskim przedmieściu doszło do starć z policją. Policja zatrzymała 48 osób. Aktywiści LGBT, politycy lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej, a także lewicowe media zarzuciły policji agresję i nadgorliwość. Rzeczywistość jednak była inna. Wulgaryzmy, agresja. Tak wyglądała manifestacja okiem policji. To nie była pokojowa manifestacja, dlatego też policja musiała reagować, podkreśla rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. To nie ma nic wspólnego z pokojowym zgromadzeniem. To nie ma nic wspólnego z tym, że policja prowokowała, bo widzimy, że cała prowokacja polegała tylko i wyłącznie na tym, w cudzysłowie oczywiście, że policjanci wykonali swoje zadanie w postaci zatrzymania osoby, która, wobec której wystawiony był nakaz. Reakcję policji na protestujących pozytywnie ocenia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Tak powinna reagować policja. Nie można pozwolić na to, by bezprawie górowało nad prawem, aby środowiska, tylko dlatego, że są związane z aktywistami homoseksualnymi, myślały, że są ponad prawo i mogą być bezkarne i mają immunitet od wszelkich zdarzeń, też kryminalnych, których się dopuszczają. Tak nie będzie w Polsce, póki będę prokuratorem generalnym. Tymczasem w obronie protestujących aktywistów LGBT, jak i Michała Esz, Margo, stoi część polityków opozycji. Głos w sprawie zabrała również komisarz Rady Europy, która zaapelowała o uwolnienie Michała Esz, pseudonim Margo. Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot Stop Bzdurom, aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach Warszawy. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla wolności słowa i praw osób LGBT w Polsce. To pokazuje, że ze sprawcy przestępstwa robi się ofiarę, podkreśla dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris. Człowiek, który bije drugiego na ulicy, nie jest w żadnym sensie ofiarą. Dzisiaj każdy przyzwoity człowiek się po prostu powinien od tego odciąć, zarówno od aktu przemocy, jak i od wykorzystywania zwykłego kłamstwa do generowania pewnych emocji społecznych wśród osób, które są na kłamstwo podatne. Warto także zaznaczyć, że atak na pracownika
członka Fundacji Pro Prawo do Życia, nie był jedynym chuligańskim czynem Michała Esz, pseudonim Margo. Mężczyzna pod koniec lipca sprofanował figurę Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża oraz zbezcześcił pomniki m.in. Mikołaja Kopernika i Józefa Piłsudskiego.